Dokładnie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim następnym filmiku. Dzisiaj będzie troszkę o zawodzie stewardessy, w zasadzie będzie to bardziej taki filmik dla dziewczyn, które chcą zostać stewardessami. Dzisiaj przedstawię Wam trzy fryzury, które aprobuje na przykład moja linia lotnicza i które możemy mieć w pracy. Serdecznie zapraszam do oglądania. Także ja tutaj będę mówić tylko na przykładzie mojej linii lotniczej, czyli irlandzkiej linii, w której pracuję. Na pewno te fryzury mogą się troszeczkę różnić w zależności od linii, ale ja będę bazować na moim doświadczeniu. Także pierwsza fryzura, którą możemy mieć, która jest najprostsza do wykonania, najszybsza, jest to po prostu zwykły kucyk. W ogóle jeszcze zaznaczając to, że do wykonania fryzury potrzebne są nam gumki. Gumka powinna być w kolorze naszych włosów. I tak, i też na przykład jeśli używamy jakichś wsuwek, też powinny być w kolorze naszych włosów. Także moje włosy już zostały uczesane szczotką Tangle Teaser, moją miłością życia. I teraz nie, w mojej linii lotniczej nie są dopuszczalne żadne włosy tego typu, więc wszelkie tego typu tutaj odstające włosy musimy sobie dopiąć. Okej. I też wiadomo, ja to robię teraz tak troszkę prowizorycznie, ale wszelkie te włosy tutaj z tyłu też sobie dopinamy wsuwkami. Generalnie chodzi o to, że ta fryzura ma być taka dolizana. I dodatkowo to jest taki olejek, który jest dostępny w Hiszpanii, nie wiem czy w Polsce. Biorę sobie troszeczkę tego olejku i też ulizuję sobie te włosy w kucyku, żeby one były takie gładkie. One po prostu, ta fryzura musi być bardzo gładka, musi być taka, wiecie, schludna. Co do kucyka się jeszcze tyczy, że kucyk nie może być dłuższy na plecach niż poza linię naszego stanika, czyli tak mniej więcej do połowy pleców. Więc moje włosy na przykład, aha, jeszcze druga opcja, zasada, że włosy muszą być proste w kucyku, nie mogą być włosy kręcone w kucyku. Po prostu takie zasady ustalili sobie. Więc teraz przedstawię Wam drugą fryzurę, którą akceptuje moja linia lotnicza. I jest to French Roll, czyli tak zwany banan lub kok francuski. A do tego możecie użyć takiego czegoś. Ja nie mam pojęcia, jak to się używa. Nie wiem, jakoś chyba te włosy zabija na to. Ja nie wiem, ale ja długo nie umiałam tej fryzury sobie zrobić. Nie wiem, wydawała mi się jakaś arcy trudna. Ten właśnie mówię o tym koku francuskim. Nie wychodziło mi zupełnie. Po prostu umiałam, ale wychodziło to bardzo, bardzo nieładnie i tak więcej brzydko. No ale pewnego dnia, bo zawsze próbowałam chyba robić go od dołu i do góry, a pewnego dnia spróbowałam z góry do dołu i zaczął mi wychodzić ładniej, więc po prostu musicie popróbować, jak Wam lepiej. Okej, dosyć gadania, przechodzimy do robienia. W miarę mi wyszło, mam nadzieję. Jeszcze siebie nie widzę. I żeby ten kok się nam trzymał, musimy go zabezpieczyć wsuwkami. I ja używam właśnie takich dużych wsuwek, które są takie jakby takie rozdziawione i po prostu sobie je wpinam. I najlepiej, żeby tych wsuwek nie było aż tak widać w tym koku. Więc ta fryzura prezentuje się tak. Oczywiście nadal z
pryskujemy ją lakierem, żeby się trzymała lepiej. Jest to ok, tylko tutaj troszeczkę jeszcze. Ale w miarę wyszło. Dlatego wszystkie te włosy oczywiście podpinamy i też taka schludna, ładna fryzura, też dolizana. Tak, to jest druga fryzura. I teraz przejdziemy do trzeciej fryzury, która jest chyba najbardziej taka popularna i znana we wszystkich liniach lotniczych, czyli popularny donut. Okej, okay, ja wysyłam swoje wsówki z tej fryzury. Robimy pączka, czyli tego koka. Do tego koka potrzebny jest nam taki wypełniacz. Na przykład z tego, który też jest do French Rolla, też można zrobić takiego donata. Po prostu wciskamy to i jest taki. I na przykład ten już jest mniejszy. To jak już Wam się podoba, naprawdę. Ja długo nie mogłam pojąć, jak tego donata się robi. Ponieważ na YouTube jest dużo wideo, jest dużo sposobów, ale za każdym razem albo było to mega pracochłonne, albo nie wiem, wychodziło to bardzo właśnie tak niechlujnie, te włosy być odstawały i wiadomo, ja uwielbiam messy buns, czyli to takie wiecie, rozciochane koczki, ale do pracy stewardessy to się nie nadaje i nie przejdzie takie coś. Musi być schludny bun, czyli schludny kok, nic tam nie może odstawać. Więc tak, zastanawiałam się bardzo długo, jak to się robi, żeby to ładnie wyszło i wiecie, nie zajęło dużo czasu, którego nie mamy, szczególnie rano. I znalazłam taką metodę, która jest bardzo prosta. Więc tak, potrzebny jest nam wypełniacz. Potrzebne są nam dwie gumki i bardzo dużo wsówek, czy to takich, czy też tych takich większych, rozdzielonych, tak, to będzie już moje słowo. Okej, więc zaczynamy od tego. Więc zaczynamy od zrobienia normalnego, zwykłego kucyka i w zależności jak wysoko chcecie swojego bana, tak wysoko robimy tego kucyka. Możemy go zrobić, wiecie, naprawdę wysoko, prawie że na czubku głowy i tyle ten ban będzie tutaj. A możemy go zrobić po środku, możemy go zrobić na dole. I nie wiem dlaczego, ale ja preferuję takie bany nisko, takie przy karku, na samym dole. Uważam, że one są takie... Później odsłonię, filmik jest ważniejszy. Okej, zaczynamy. Checking every corner shop, tapping people's shoulders, asking if they know her. Every day's the same, it's back to the train. I'm still looking, she was. Tak mniej więcej wygląda nasz donut. Tak wygląda to z przodu. I teraz, żeby ten donut nam się w miarę trzymał, ten kok, ja zawsze, jak tu pokażę wam z boku, dopinam sobie właśnie tymi dużymi wsówkami go do głowy, tak jakby. Czyli robię coś takiego, jedną wsówkę tak przy głowie, jeden koniec tej wsówki, a drugi wpinam w koka, w tego dopełniacza. Czyli robię coś takiego. Wiem, że dużo linii lotniczych ma regulacje, ile wsówek możemy maksymalnie użyć. I na przykład jest to często 7 wsówek. W mojej linii lotniczej nie ma takich regulacji, takich zasad. Po prostu nie mogą być one jakoś super widoczne, aby te wsówki były w kolorze naszych włosów. Okej, i te tutaj takie włosy przy głowie, które nam zostają. Często w liniach lotniczych jest właśnie regulacja, że włosy muszą być za uszami wszystkie. To jest trzecia właśnie fryzura. Dopuszczalna jest jeszcze jedna fryzura, która niestety mnie nie dotyczy i są to włosy rozpuszczone, ale tylko takie, które nie przekroczą nam linii kołnierzyka, czyli takie wiecie, taki bob. I też bob nie może być asymetryczny, musi być symetryczny, ładny bob, czyli
dotąd włosy, dlatego dużo dziewczyn w trenerze sobie ścina, ponieważ to jest najłatwiejsza fryzura. Co jeszcze mogę Wam dolec z takich włosowych, fryzurowych ciekawostek o właśnie liniach letniczych? To jest to, że włosy powinny być, znaczy mogą być farbowane, ale nie mogą być farbowane na kolory takie, wiecie, bardzo ekstrawaganckie? Ekstrawancyjne? Nie wiem, jak to powiedzieć. Czyli na przykład nie może być jakieś czerwone, wściekle, różowe, zielone, czy tego typu. Nie może być też pasemek takich bardzo, bardzo widocznych, ponieważ tak, i to chyba tyle. Okej, okay. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, ponieważ pierwszy raz kręciłam coś takiego, wiecie, z kwestii robienia fryzur. Pewnie pojawi się też jakiś filmik z makijażem, który wykonuję do pracy, chociaż to nie jest nic takiego specjalnego, no ale może, kto wie, może jesteście tego ciekawi. I tak, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i pa pa!